Trzy garbary są ściekiem komunikacyjnym. Słuchamy i chcemy być wysłuchani. Budynek stoi tylko i wyłącznie na słowo honoru. Magazyn reporterów Radia Afera. Jeszcze dzisiaj zaapelujemy do wszystkich dyrektorów, żeby zamknąć szkoły, przedszkola. W każdy poniedziałek o 20:00. Za niespełna 4 tygodnie zdecydujemy o przyszłości Poznania. Zdaje się, że wiemy już, którzy politycy zdecydowali się kandydować na prezydenta. O fotel na Placu Kolegiackim powalczą kolejno. Zbigniew Czerwiński, Łukasz Garczewski, Przemysław Plewiński, Jacek Jaśkowiak i Beata Urbańska. Czas poznać aktorów przedstawienia. Przez najbliższe tygodnie, aż do 7 kwietnia, odwiedzą nas kandydaci, którym zamierzamy zadać pytania o przyszłość stolicy Wielkopolski. Za kilkanaście minut moim i waszym gościem będzie Zbigniew Czerwiński, za tydzień nasze studio odwiedzi Łukasz Garczewski, a za dwa Przemysław Plewiński. Zaczynamy od kandydata Zjednoczonej Prawicy, którego start w tym wyścigu niektórych zaskoczył. Jak zamierza zarządzać Poznaniem i dlaczego uważa się za cyborga? Mam nadzieję, że na te pytania poznamy odpowiedź do 21:00. Program przygotowaliśmy wspólnie z Adamem Kaźmierczakiem, realizuje go Alicja Miszczak, a za jakość transmisji wideo odpowiada Mikołaj Pluciński. Zapraszam do słuchania na 98,6, a także w internecie oraz do oglądania to w serwisie YouTube. Szymon Majchrzak, tu magazyn reporterów. Zanim na naszej antenie rozmowa z kandydatem Zjednoczonej Prawicy, no to spróbujmy go przedstawić. Zbigniew Czerwiński urodził się w 1961 roku w Rzepinie, niedaleko Słupic. W 5. liceum na Wildzie organizował działalność Rewolucyjnego Związku Młodzieży Ruch 10 listopada. Już w latach 80. bojkotował wybory, rozwieszał opozycyjne plakaty i, jak sam przyznaje w wywiadach, organizował działalność happeningową.
Na studiach należał do Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ruchu na rzecz Samorządnej Rzeczpospolitej oraz Klubu Inteligencji Katolickiej. W późniejszych latach zaangażował się, oczywiście, w politykę. Był przewodniczącym sejmiku, a w ostatnich latach jego radnym. Jak sam podkreśla, Poznań powinien być taki, jak trzeba. Co o jego kandydaturze sądzą polityczni przeciwnicy? O to zapytali Michał Kubisiak i Weronika Mrowińska. Wybory samorządowe coraz bliżej. Mieszkańcy Poznania staną m.in. przed wyborem przyszłego prezydenta miasta. Wielu z nich nie jest zadowolonych z obecnego włodarza. Niekończące się remonty irytują mieszkańców, którzy mają już tego dość. Można przypuszczać, że najgroźniejszym rywalem Jacka Jaśkowiaka będzie startujący z list PiSu Zbigniew Czerwiński. Zdaniem przewodniczącej Komisji Gospodarki i radnej Sejmiku Wojewódzkiego Marty Dzikowskiej jego kandydatura jest niezwykle zaskakująca. Jesteśmy po dwóch stronach barykady i było to faktycznie zaskoczenie, że pan radny Czerwiński zdecydował się na kandydowanie w zupełnie różnym samorządzie niż do tej pory, ponieważ jest doświadczonym radnym województwa wielkopolskiego. Zdaniem radnej współpraca z politykiem Prawa i Sprawiedliwości nie należy do najprostszych. Jeżeli chodzi o współpracę, to tak jak już wspomniałam, no nie zawsze było nam po drodze, zwykle burzliwie. Również mam przyjemność do tej pory współpracować razem z panem radnym Czerwińskim w komisji rewizyjnej. Muszę przyznać, że pan radny zawsze merytorycznie podchodzi do sprawy. Marta Dzikowska docenia jednak silne strony politycznego oponenta, podkreśla jednak, że w wielu kwestiach nie zgadza się z jego poglądami. Nie mogę zarzucić koledze radnemu tego, że nie jest merytoryczny. Jest. Jego dyskusje zawsze są przygotowane, zawsze jest przygotowany. Bardzo go podziwiam za to, bo tego mu odebrać nie można. Słabe strony, po prostu myślę, że jest po tej złej stronie mocy. Zbigniew Czerwiński, zapytany o ulubioną część pracy w samorządzie, odpowiedział, że lubi dręczyć członków Koalicji Obywatelskiej przemowami w stylu Fidela Castro. Radna przyznaje, że w tych słowach kryje się dużo prawdy. Tutaj akurat z kolegą Czerwińskim się zgodzę. Tak, potrafi dręczyć swoimi długimi wypowiedziami. Kandydat na prezydenta Poznania zarzucał przedstawicielom Koalicji Obywatelskiej brak poczucia humoru i dystansu. Z tymi słowami nie zgadza się jednak przewodnicząca. Mogłabym się nie zgodzić. Myślę, że nie brakuje nam poczucia humoru. Z pewnymi rzeczami się nie możemy zgodzić i zapewne tutaj pan radny Czerwiński ma z tym problem. Zarzucał im także ucieczkę z obrad komisji, gdy wywiązuje się ciekawa dyskusja. Zdarza się tak, że faktycznie radni wychodzą wcześniej z komisji, ale nie sądzę, żeby to akurat było powiązane z tym, że są ciekawe dyskusje. Marta Dzikowska wspomina także o dyskusji ze Zbigniewem Czerwińskim, która najbardziej zapadła jej w pamięć. Mam w pamięci dyskusję odnośnie prowadzenia w naszym województwie finansowania in vitro. Była to bardzo zagorzała dyskusja. Niestety kolega radny Czerwiński stał po tej drugiej stronie, nie chcąc finansowania. Cieszę się, że się zakończyła sukcesem jednak naszym, czyli finansowaniem in vitro z budżetu. Polityk PiSu żartobliwie określił się także mianem cyborga. Radny Czerwiński ma faktycznie poczucie humoru, tego mu odebrać nie można. Wszystkie wypowiedzi akurat w tym cytowanym artykule, czy jak to nazwać, są troszeczkę takie nacechowane humorem, takim właśnie radnego Czerwińskiego. Zatem nie jest cyborgiem, ale ma poczucie humoru, to zdecydowanie. W ostatnich wyborach obecnie piastujący stanowisko prezydenta Poznania Jacek Jaśkowiak uzyskał niemal 56% głosów. Badanie pracowni Ibris dla Rzeczypospolitej tej nie pozostawia złudzeń. W tegorocznych wyborach wciąż pozostaje głównym faworytem do zwycięstwa. Jak wynika z sondażu, może on liczyć nawet na 43% poparcia. Zdaniem Marty Dzikowskiej, Zbigniew Czerwiński nie stanowi dużego zagrożenia dla obecnego prezydenta miasta. No nie sądzę, żeby był zagrożeniem akurat dla prezydenta Jaśkowiaka. Tym bardziej, że no akurat PiS w Poznaniu nie cieszy się dużą popularnością. Znamy już fakty i opinie innych, a skoro tak, no to czas na samego zainteresowanego. Moim i waszym gościem jest kandydat Zjednoczonej Prawicy, szerokiego środowiska prawicy poznańskiej, na prezydenta Poznania, Zbigniew Czerwiński. Dobry wieczór, panie Zbigniewie. Dobry wieczór.
Bliscy znajomi mówią na pana Zbyś. Tak słyszałem, tak przeczytałem. Ale tak. Przeczytałem też, że nikomu dotąd nie mówił pan, że jest pan cyborgiem. I może pora ujawnić, z jakiego powodu tak, a nie inaczej, no bo mam wrażenie, że to jest dość istotne mieć za prezydenta Poznania cyborga. To wynikało z określenia moich synów, że po prostu trudno było mnie zmęczyć. Także zawsze na wyprawach ja jeszcze miałem energię, kiedy oni padali już na twarz. Aha, okej, okay, ale to wyprawy górskie? Jakby niekoniecznie, ale czasami też. Na przykład 1370 schodów na Katohirę przy wilgotności 90 parę procent i temperaturze jakieś 28-30 stopni, no. Także... Przyznam, że to imponujące. Myślę, że sam bym wtedy był daleko od formy cyborga. Uznajmy, że te uprzejmości mamy za sobą. Panie Zbigniewie, może przejdźmy do polityki. Wśród tych, którzy byli wymieniani jako potencjalni kandydaci w wyścigu o fotel prezydenta Poznania, był chociażby z Prawa i Sprawiedliwości poseł Bartłomiej Wróblewski, był minister Szymon Szynkowski-Welsenk, była Jadwiga Emilewicz, też posłanka przecież w rządzie Mateusza Morawieckiego. To są bez wątpienia nazwiska bardziej rozpoznawalne. Co zdecydowało o tym, że to jednak pan będzie reprezentował środowisko prawicy w Poznaniu? Wyniknęło to z tego, że podjęliśmy decyzję zbudowania szerokiego frontu poznańskiej prawicy, czyli skupiającej nie tylko środowisko Prawa i Sprawiedliwości, ale również innych partii politycznych. Między innymi Konfederację. Konfederacji, tak jest. Ale mam w tym pewne doświadczenie, bo w roku 1994 udało mi się uczestniczyć jako akuszer takiego szerokiego projektu, który zjednoczył poznańską prawicę. To zakończyło się sukcesem w wyborach do Rady Miasta w roku 1994. Czyli po pierwsze rozpoznanie środowiska, a z drugiej strony każdy poseł Prawa i Sprawiedliwości byłby trudniejszym na przykład partnerem do zaakceptowania dla środowiska Konfederacji. Ponieważ, ale... to wynik jest podmiotowości. Jako że moja aktywność skupiała się głównie na poziomie miasta bądź województwa, jest to dużo łatwiejsze. A poza tym moje cechy osobowe pokazywały, że jestem zdolny do takiego działania, w którym podkreślam podmiotowość wszystkich uczestników takiej koalicji. To już wybrzmiało w naszym materiale, że niektórzy byli zaskoczeni tym, że to akurat pan, panie Zbigniewie, z racji tego, że do tej pory ta działalność, jeżeli chodzi o Poznań i Wielkopolskę, ograniczała się bardziej do sejmiku. Tu zmiana, wchodzimy bardziej na to pole samorządu, jeżeli chodzi o miasto. To nie jest oczywiście pierwsza próba wejścia do takiej polityki, bo wiem, że już startował pan w wyborach do Sejmu. Tam 781 głosów. Jak pan ocenia, to był mocny mandat zaufania? Nie, otóż jakby mój udział w tej kampanii był raczej takim udziałem symbolicznym. Także chodziło o to, żeby wszyscy działacze włączyli się w jakimś stopniu w tą kampanię. Także nie przywiązywałem do niej takiej wagi jak ci, którzy rywalizowali. Jako że, powiedziałem, do tej pory głównym obszarem mojej aktywności to było najpierw miasto, a później samorząd województwa wielkopolskiego. Zostawmy na boku politykę. Weźmy na tapet sprawy związane z finansami. W wywiadzie dla Radia Poznań stwierdził pan, że budżet miasta wymaga uporządkowania. Można znaleźć w nim rezerwy. Pytanie w takim razie, gdzie szukać tych bejmów? Generalnie, jak moje doświadczenie uczy, pieniądze są w każdym dziale budżetu, ponieważ są oczywiście wydatki takie, których nie da się pominąć. Tak, jeżeli miasto Poznań prowadzi szkoły, no to wiadomo, musimy zapłacić nauczycielom, musimy opłacić rachunki. Natomiast już czy w administracji, czy w przypadku inwestycji drogowych, wszędzie są takie, które budzą wątpliwości. Na przykład jeżeli przeprowadziliśmy forsowny plan wymiany przystanków przystanków tramwajowych, wiat tak zwanych, albo autobusowych, i funkcjonalne, jeszcze sprawne
przystanki, które chroniły przed deszczem. Wymieniliśmy na dużo bardziej, zdaniem, plastykę niskiego estetyczne, tylko tyle, że nie chroniące przed deszczem, to ja uważam, że jest to marnotrawstwo. Każdy taki przystanek to jest 250-300 tysięcy złotych wywalone w błoto. Wyobrażam sobie oczekującego na autobus człowieka, któremu leje się nie to, że na nogi, ale leje mu się do połowy brzucha, jak siedzi na ławce. A wcześniej na tym starym, tym gorszym przystanku, on spokojnie mógł sobie siedzieć, tylko jak był deszcz nawalny, to czasem zacięło mu na nogi. Okej, okay. Mamy, mamy absurdalny. Mamy wymianę wiat w komunikacji, którą państwo proponujecie. Są też wymieniane chociażby te ryzy papieru, które można zaoszczędzić, przynosząc sprawozdania. Jasne, no to jest zupełnie absurdalna sytuacja. Edukacyjne. Rozumiem. Tylko to. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o te duże oszczędności i pieniądze na pokaźne inwestycje, no to tutaj zaoszczędzimy. Choć zastanawiam się, czy wystarczająco. Nie, ale to jakby to są przykłady takie namacalne, jakby dostrzegalne nawet dla laika. Natomiast duże oszczędności pojawiają się wtedy, kiedy w sposób planowy podchodzimy do przetargów. No, mówiąc najogólniej, jeżeli ogłaszamy krótko po sobie dwa lub trzy przetargi na podobny zakres zadań, a wiemy, że rynek wykonawców, na przykład robót drogowych w Wielkopolsce i w Polsce nie jest nieograniczony, jaka jest odpowiedź rynku? No każdy, który studiował ekonomię, powie oczywista. Cena wzrośnie. Czyli wystarczyłoby inaczej rozkładać akcenty, czyli po prostu w pewnym oddaleniu prowadzić postępowania przetargowe i mogłoby się okazać, że oszczędzamy o 3-5% na danym zadaniu, a to może być na każdym zadaniu po 5-10 milionów złotych. O inwestycjach jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Drugim pomysłem na to, jak znaleźć bejmy w budżecie, jest oczywiście zwiększenie dochodów. I to również zapowiedział pan podczas jednej z rozmów, podczas jednego z wywiadów, gdzie szukać dodatkowych pieniędzy do budżetu. Oprócz oczywiście inwestycji, oprócz oczywiście ograniczania wydatków, bo o tym już powiedzieliśmy. Oczywiście, że tak. No, głównym źródłem stałym, takim stabilnym, niezależnym od budżetu centralnego jest podatek od nieruchomości. No i czasami jest tak, że mniej znaczy więcej. Na przykład Poznań znowu podniósł maksymalnie stawki podatku od nieruchomości. Mówię tu zwłaszcza o stawkach dla działalności gospodarczej. W związku z tym nie wszystkie gminy postępują w ten sposób, czyli a że zwłaszcza dla inwestora, który chce zbudować dużą powierzchnię, zabudować dużą powierzchnię, to sobie no, kalkuluje. Okej, okay, tutaj może mam trochę lepsze warunki, może trochę więcej ludzi jest w zasięgu oddziaływania mojej firmy. Natomiast na przykład rocznie zapłacę 2 albo 3 miliony złotych więcej podatku. Bardzo prosta odpowiedź. Co może to, co przewijało się w pomysłach radnych, którzy obradowali przez ostatnie kilka lat w sali sesyjnej, a co zostało podchwycone przez gabinet prezydenta Jaśkowiaka, to jest karta mieszkańca. Dzisiaj ona nazywa się OK Poznań. No i bardzo wielu jest takich, którzy krytykują to rozwiązanie. Choć miało przyciągnąć osoby, które nie płacą podatków w Poznaniu do tego, żeby to właśnie tutaj zostawiali swoje pieniądze, no to okazuje się, że te zniżki nie są wystarczająco zachęcające. Czy ma pan pomysł na to, jak zmotywować tych, którzy na co dzień tutaj żyją, mieszkają, ale nie płacą podatków, właśnie do tego, żeby to jednak tutaj odprowadzali swoje składki? No, że jest to pokaźna liczba, to myślę, że zaświadczyły o tym wybory w dniu 15 października. Kiedy w Poznaniu do spisu wyborców dopisało się na około 40 tysięcy rodzin. Jeżeli z tego było, nie wiem, 1,5 tysiąca turystów, to dużo. Czyli reszta to byli tak zwani funkcjonalni poznaniacy. Mm-hmm. No i teraz jest oczywiście tak, że trzeba szukać taki funkcjonalny Poznaniak, patrząc chociażby na wzrost wynagrodzeń,
to jest przynajmniej 1500, mówię o dorosłym tym, który głosuje, to jest przynajmniej 1500 pewnie rocznie do budżetu miasta najmarniej licząc. Czyli 40 tysięcy to jest 60 milionów złotych rocznie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. I teraz tak, widać, że ten mechanizm nie zadziałał, w związku z tym no, trzeba będzie poszukać innego. Jednym z takich mechanizmów, który oczywiście działa, jest to, że jeżeli trzeba zapisać dzieci do szkoły, a nie zamierza się posłać dzieci do szkoły społecznej czy prywatnej, no to wtedy, myśli się o jakiejś szkole pobliskiej, no to jest rejonizacja, to jest pierwszy taki element, którym te osoby zazwyczaj przypisują się do pewnego określonego miejsca, ponieważ żeby dziecko posłać do najbliższej szkoły, no trzeba mieszkać w tym rejonie. W związku z tym to jest taki mechanizm, który występuje. Jeżeli nie mają ludzi, dzieci w wieku szkolnym, no to jak widać te inne zachęty w żaden sposób nie oddziaływał. Bo jeżeli chodzi o szkoły średnie, no to wiadomo, tam nie ma rejonizacji, więc obojętnie, czy jest z Poznania, czy spoza Poznania, tak samo dziecko ma ten sam równy dostęp do tego. Także no widać, że tutaj prawdopodobnie trzeba całego jakiejś całej palety. No bo można było stwierdzić w sposób taki namacalny, że tych ludzi mieszkających w Poznaniu jest o kilkadziesiąt, dorosłych ludzi mieszkających w Poznaniu jest kilkadziesiąt tysięcy więcej i to niekoniecznie byli studenci, tak jak miałem okazję na przykład obserwować komisję na Unikowie, w której się dopisało ponad 800 osób, byli głównie mieszkańcy tak, bloków przy ulicy Jeleniogórskiej. Tak jest, to bardzo często są osoby, które tutaj studiowały, potem zostały. A teraz już to raczej nie wyglądali już na pewno na ludzi do 26 roku życia, tak jak w efekcie różnych zbiegów okoliczności zostali w Poznaniu, ale zostali przypisani nadal do swoich rodzimych miast i miasteczek. Skoro już jesteśmy przy tym, jak zatrzymać osoby, które wyjeżdżają z miasta albo nie płacą tutaj podatków, no to właśnie, może zastanówmy się też nad tym, jak zatrzymać poznaniaków w stolicy Wielkopolski. No bo jeżeli spojrzeć na dane Głównego Urzędu Statystycznego, no to niestety Poznań nam się przynajmniej oficjalnie wyludnia. Co zrobić, żeby powstrzymać tę suburbanizację, bo wiemy, że to dzisiaj jest największy problem, czyli wyjeżdżanie mieszkańców z centrum i przeprowadzenie się na gminy ościenne w wypadku Poznania, tak jest, no to jest suchy las, tak, Nowopodgórne. Do powiatu. No to widać w roku 1994 szacowano, że Poznań ma około 580 tysięcy mieszkańców. W tej chwili podaje się tam 508, 509. I jak widać, pewnie tych funkcjonalnych poznaniaków jest więcej niż te 509 tysięcy. Natomiast no, następuje z jednej strony ucieczka tych osób, których poziom życia nieco wzrósł, na przykład nie chcą już mieszkać w bloku i myślą o tym, żeby zbudować sobie dom albo kupić sobie dom, ponieważ no, te domy w okolicach Poznania są tańsze. No i to obserwujemy. No, powiat poznański ma w tej chwili 400 tysięcy mieszkańców, jest największym powiatem, jest największym powiatem w Polsce. Co z tym zrobić? I teraz jakby no, jest kilka rzeczy, które miały na to wpływ. Z jednej strony to jest cały czas polityka mieszkaniowa, która no, rzutuje również na ludzi młodych, ponieważ Poznań, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości, bardzo w ostatnim czasie na przykład bardzo ostro poszedł w górę. Z drugiej strony oferta mieszkań na wynajem, mimo że tych mieszkań buduje się dość dużo, jest ciągle dość wygórowana. Następnie mamy brak mieszkań komunalnych. Prezydent Jacek Jaśkowiak, jak szedł do wyborów w roku 2014, obiecywał, że będzie budował 1000 mieszkań komunalnych rocznie. Przyjmując, że oczywiście wszystko wymaga jakiegoś zamachu, no to znaczy, że jakby 2 lata brał zamach, no to już powinien zbudować 8 tysięcy tych mieszkań, a tak naprawdę ten program budownictwa socjalnego ruszył dopiero w ostatniej kadencji, to dzięki środkom, które uzyskał
od rządów Zjednoczonej Prawicy, także mamy w tej chwili chyba 1200 już skończonych i 1500 w trakcie budowy, czyli do obiecanych 8000 bardzo niewiele. No to powoduje, że brak tych mieszkań socjalnych, komunalnych, no, powoduje tą sytuację, że na rynku wynajmu no, ciągle ceny są bardzo wysokie. W związku z tym, gdyby była większa dostępność mieszkań komunalnych, no to ceny te komercyjne tak, żeby się ustabilizowały. Choć Poznań jest, jeżeli chodzi o ceny mieszkań w Polsce, no to raczej wśród tych największych miast uznawany za tańszy niż na przykład no, Gdańsk, tak, ale... Kraków czy Warszawa. Również pod względem wynajmu to są dane, które cytuję za Forsalem. Ale dynamika wzrostu na przykład w ostatnich 2 latach w Poznaniu była bardzo wysoka. Także nawet w którymś momencie przewyższała trochę wzrost cen mieszkań, jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu warszawską. Także w związku z tym to jest też taki element, na który trzeba zwrócić uwagę. Druga rzecz, że też w tych na przykład branży IT lepsze oferty pracy były, za lepsze pieniądze były na przykład we Wrocławiu. Czyli to jest taka sytuacja, że jeżeli były znacznie lepsze oferty pracy w tej branży, no to ludzie chyba myślą, okej, za mieszkanie we Wrocławiu może zapłacę trochę więcej, ale zarobię jeszcze będę miał 1000 albo 1500 zł do przodu. Czyli jak rozumiem, po pierwsze budujemy mieszkania, udostępniamy te, które mogą być pod tani wynajem. Punkt drugi to jest, jak rozumiem, staramy się o wielki biznes w Poznaniu, no bo rzeczywiście, chociażby jeżeli chodzi o rywalizację z Wrocławiem, no to w czerwcu minionego roku przegraliśmy budowę fabryki mikroprocesorów Intela. To była duża strata. Co jeszcze? Także, więc mówię, jeżeli chodzi o branżę, bo nie wygramy rywalizacji o centra logistyczne z gminami podpoznańskimi, no bo tak jak była obsługa inwestora, cena gruntów jest w sposób naturalny znacznie niższe. W związku z tym, patrząc na cenę gruntu w Poznaniu, nam potrzebne są inwestycje przemysłowe i usługowe w tych branżach, które dają dużą wartość dodaną. I oczywiście, jeżeli będziemy inwestowali na przykład w naszą Politechnikę Poznańską, uznano, że skoro już mamy jeden komputer kwantowy, to znaczy, że drugi nam niepotrzebny. W związku z tym, chociaż złośliwy mówią, że pan Gdzik jest związany z Politechniką Śląską, która rywalizowała z nami o ten grant, w związku z tym jest to śląski odwet na Wielkopolanach. Na komputer kwantowy na Politechnice musimy jeszcze chwilę poczekać, tak samo jak zdaje się na kolejne inwestycje. Myślę, że tu możemy postawić średnik, panie Zbigniewie. Za kilka chwil wrócimy do rozmowy. W dalszej części, między innymi o tym, na co wydać te pieniądze, które już zaoszczędzimy. Zostańcie z nami tu nieustająco. Magazyn Reporterów.
33 minuty po godzinie 20 i tu nieustająco magazyn reporterów, którego gościem jest Zbigniew Czerwiński, kandydat szerokiej koalicji prawicowej na prezydenta Poznania, między innymi Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, całego środowiska Zjednoczonej Prawicy. Jeszcze raz dobry wieczór, panie Zbigniewie. Dobry wieczór. Rozmawialiśmy w poprzedniej części o pieniądzach, o tym, gdzie oszczędzać, gdzie szukać dodatkowych wpływów do kasy miasta. No to teraz, skoro już te bejmy mamy, zastanówmy się, jak je mądrze wydawać. Może zacznijmy od pytania nieco bardziej ogólnego. Czy my po latach dużych remontów w Poznaniu potrzebujemy kolejnych dużych inwestycji? Oczywiście potrzebujemy dużych inwestycji, jeżeli chodzi o komunikację, ale niekoniecznie musi to oznaczać paraliż. Także tak jak mówię od wielu lat, należę do grupy tak zwanych szaleńców kolejowych. W roku 2001 taka koalicja na poziomie samorządu województwa się ponadpartyjna zawiązała, która doprowadziła do tego, że Wielkopolska no, jest liderem, jeżeli chodzi o ruch w zakresie kolei regionalnych. Także w związku z tym to jest wielka szansa dla Poznania. No i jest zapadła decyzja, że ma być realizowana inwestycja dopuszczająca ruch pasażerski do kolejowej obwodnicy Poznania. A to jest Zastanawiam się, panie Zbigniewie, na ile to są realne zapowiedzi, ponieważ te pomysły już przewijały się w zapowiedziach prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy odwiedzał Wielkopolskę i Poznań podczas kampanii prezydenckiej. Dzisiaj słyszymy, proszę dać mi dokończyć, dzisiaj słyszymy, że właściwie to uruchomienie tej towarowej obwodnicy do ruchu pasażerskiego byłoby wysoce nieopłacalne. To jest ostatni artykuł z portalu Transport Publiczny, pisze Jakub Rezler. To jak to z tą obwodnicą będzie? Pomysł jest dużo starszy. Pierwszy raz jakby to Towarzystwo Kolejowych Szaleńców ten pomysł przedstawiło w kampanii 2006 roku. Także w związku z tym nie zgadzam się z tą opinią, ponieważ otwarcie nowych szlaków kolejowych, a akurat obwodnica nie przebiega przez obszar nadmiernie zurbanizowany w Poznaniu, jakby tworzy nowe możliwości inwestycyjne i to, o czym mówiliśmy wcześniej, również otwiera nowe obszary na budownictwo mieszkaniowe, w tym wielomieszkaniowe. Jeżeli okaże się, że dzięki takiej stabilnej linii będzie można dotrzeć do centrum w 20 parę minut, a niekoniecznie 40 czy 50, to mogą się okazać, że jest to atrakcyjna lokalizacja. W roku 2005, tak jak byłem przewodniczącym sejmiku, zapadła decyzja, że będziemy modernizowali trasę do Wągrowca i wtedy też wielu było takich, którzy mówili, a po co przecież wcześniej zrobiliście drogę do Wągrowca wojewódzką 196, kto tym będzie jeździł? Gdyby teraz ktoś powiedział mieszkańcom tej trasy w kierunku Wągrowca czy Wolsztyna, że wyłączymy ruch kolejowy, no to mógłby się pakować, mówiąc krótko, zostałby taki burmistrz czy wójt po prostu wyniesiony przez ludzi na taczce wywieziony. Także ja uważam, że to jest taka generalnie kolej, transport szynowy jest najpewniejszym transportem. Ma też dużą możliwość przewożenia osób niezależnie od warunków pogodowych. W związku z tym no, jest mniej podatny na korki, zakłócenia ruchu. Trudno się z tym nie zgodzić. Ja jeszcze tylko wrócę do samej kolejowej obwodnicy. A tu są dwa elementy, że nagle cały ten obwód Poznania staje się miejscem atrakcyjnym do mieszkania. Taki jest przystanek Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie, gdzie się dojeżdża do centrum Poznania w 22 minuty.
Choć z drugiej strony należy też zwrócić uwagę na to, a to akurat podaję za Gazetą Wyborczą, że niestety do tej pory, mimo tak wielu lat pracy, PKP nie oszacowało, jak wiele osób mogłoby korzystać z tej trasy. Pojawiają się wątpliwości, na ile ona na przykład ma przebiegać przez Piątkowo, Suchy Las na Ramowice, czyli tereny już dzisiaj tak silnie skomunikowane za sprawą tramwaju, czy na przykład Franowo, czy Starołękę. No a Komisja Europejska już dwa razy odrzuciła finansowanie tego projektu, więc jeżeli jesteśmy przy tej sprawie, no to myślę, że tutaj należałoby postawić znak zapytania, chyba że ma pan pomysł, jak jednak te pieniądze, a to 2 miliardy złotych, pozyskać. Znaczy, no, myślę, że jednak ten projekt da się obronić, bo to jest właśnie w fakcie, że on nie jest jeszcze zurbanizowany, daje tą możliwość, że w momencie, kiedy te przystanki kolejowe by się pojawiły, oczywiście nie będzie tam jeździł jeden pociąg na 4 godziny, no tak to nie ma żadnego znaczenia, ale będzie to przynajmniej 16 par na początku, a potem na przykład 24 czy 25, to nagle okaże się, że jest to atrakcyjny teren osadniczy i wtedy jest szansa, że zaczniemy budując budownictwo mieszkaniowe na tym terenie, wygrywać z gminami podpoznańskimi. Wtedy każdy sobie może przeliczyć, okej, może w Borówcu będzie troszeczkę taniej, ale tak szybko do centrum nie dojadę. Także zostawmy na boku kolej, porozmawiajmy może o między innymi trasach tramwajowych, no bo to są te duże inwestycje, na które dużo obejmów, które traktować priorytetowo, a które odkładamy na dalszy plan. Znaczy, nie, priorytety są bardzo proste, ponieważ jakby żeby budować trasę kolejową, a zwłaszcza po nowym śladzie, to trzeba mieć jakby przygotowane projekty. I tak naprawdę coś, co ma jakiś poziom zaawansowania, to jest drugi etap na Ramowickiej, czyli Wilczak do Mały Garbar Estkowskiego. I druga to jest ewentualnie trasa na osiedle Kopernika. Wszystkie inne nie wyszły poza sferę koncepcji. A to oznacza, że to jest 2-3 lata planistyki. Czyli priorytety mamy jasne. Drugi etap Garbar i ewentualnie osiedle Kopernika. A czy wśród tych priorytetów, jeżeli chodzi o inwestycje komunikacyjne, jest pierwsza rama, która przewija się już przecież w dyskusjach o Poznaniu, odkąd Sztuben chyba sobie wymyślił, jak to miasto ma wyglądać. Czy to jest coś, co powinno być realizowane? Prezydent Wiśniewski, zapytany o pierwszą ramę kilka lat temu, stwierdził, to akurat cytuję, gdyby nie pieniądze, które wydajemy na oświatę, ponieważ zostały nam zabrane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, mielibyśmy bejmy na pierwszą ramę komunikacyjną. Pierwsza sprawa, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zabrał miastu żadnych pieniędzy, tylko obniżył podatki. Według tego, co powiedział pan prezydent, no to ubytek w kasie miasta to jest około rocznie 250 milionów złotych. Środki, które zostały przeznaczone na kładkę berdychowską, szkoły plus subwencję wyrównawczą, jakby to jest więcej pieniędzy niż ten ubytek w kasie miasta. Także więc to jest oczywiście nieprawda. Druga rzecz, pan prezydent często, jak opowiadał o finansowaniu oświaty, mówi o tym, że jedyne źródło zewnętrzne to jest subwencje oświaty. No to nieprawda, bo dodatkowo uzyskujemy dotacje. Czyli mniej więcej w tej chwili to jest tak, że 60% środków jest subwencji z dotacji, 40% to są pieniądze z innych dochodów miasta. Natomiast szkoły i przedszkola nie są to zadania zlecone przez państwo samorządowi, tylko są to zadania współprowadzone. W latach 94-98 przedszkola w ogóle nie wchodziły do subwencji oświatowej. Czyli było to zadanie własne, na które nie dostawaliśmy żadnych pieniędzy. W związku z tym to jest oczywiście narracja, natomiast najśmieszniejsze jest to, że mówi to przedstawiciel partii, która wpadła w ramach 100 obietnic czy przenośni pana Donalda Tuska, że podniesie kwotę wolną do 60 tysięcy złotych.
to dopiero by poturbowało dochody miasta Poznania i w tych 100 obietnicach czy przenośniach nie ma żadnego projektu, który wskazywałby, że samorządy dostaną więcej pieniędzy. Także to był kącik dużej polityki, na które sam przyznam pozwoliłem i w które sam pana, panie Zbigniewie, popchnąłem. A wróćmy teraz do pierwszej ramy. Na ile to powinien być nasz priorytet? Czytam kolejne posty chociażby Tomasza Dworka czy radnego Andrzeja Rataja ze Starego Miasta, którzy fantazjują, marzą o pierwszej ramie, no bo dla nich to kwestia priorytetowa. Odciążyli przecież byśmy centrum i Stare Miasto od samochodów, które przejeżdżają chociażby przez Garbary. Generalnie jest tak, że nie ma, jeżeli chodzi o komunikację, nie ma cudownych broni. Także wiara w Wunderwaffe jest wiarą naiwną. Żeby poprawiła się sytuacja... Już się nie jeden o tym przekonał, tak, to prawda. Tak. Żeby sytuacja poprawiła się w sposób znaczący w mieście, no to potrzebny jest cały zestaw działań. No, pierwsze, najważniejsze to jest takie, żeby zmniejszyć ilość samochodów przyjeżdżających spoza Poznania do miasta, czyli zachęcić jak największą ilość osób do korzystania najlepiej z szynowego transportu, który będzie przewoził te osoby do szkół i do pracy rano i po południu czy wieczorem odwoził bez obciążania infrastruktury. Ale ja mam wrażenie, panie Zbigniewie, że my przecież mamy już w porównaniu do tego, co jeszcze kilka lat temu, nieźle działający system parkingów Park and Ride, mamy kolej metropolitalną, no i z jakiegoś powodu to nadal nie działa. Znaczy, po pierwsze kolej metropolitalna, jeszcze nie mamy tylu pasażerów, co było w latach 80. Także, czyli jeszcze nam brakuje, a wtedy było znacznie mniej samochodów w Poznaniu, więc czyli tu mamy jeszcze potencjał wzrostu. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, jeżeli chodzi o parkingi, no to są takie miejsca, w których one działają, natomiast są takie, w których nie działają. No bo jeżeli parking na przykład przy Rondzie Hetmańskim mamy, no to to już nie jest moment, w którym warto byłoby kierowcy przesiadać się. Gdyby on miał parking przy dworcu Starołęka i miałby perspektywę, że przez 10 minut będzie stał w korku na tym niespełna dwukilometrowym odcinku między przejazdem kolejowym na Starołęce a rondem hetmańskim, no to wtedy pewnie tam by zostawił samochód i przesiadł się na tramwaj. Ale jak on już wyjedzie z tego kotła na Starołęckiej, to mówi, a teraz to już sobie poradza. Także. Panie Zbigniewie, uważa pan, że kierowcy w Poznaniu są dyskryminowani? Tak, znaczy generalnie, jeżeli chodzi o centrum, no to nastąpiło, myślę, no, znaczące ograniczenie możliwości transportowych. Co to znaczy? Wynika... Proszę wytłumaczyć, bo ograniczenie możliwości transportowych to jest bardzo okrągłe zdanie. Także w sposób bardzo prosty. Jak to pan prezydent powiedział, postanowił uspokoić ruch w centrum miasta, no, do tego stopnia, że w niektórych miejscach, teraz na przykład jest modernizowana ulica Młyńska i przy wyjeździe na ulicę Solną jest tak wąsko, że a tam często są korki, że jeżeli jeszcze, tak jak słyszę, to po skończeniu chodnika zostaną tam postawione słupki, więc jak będzie korek, to nawet gdyby kierowcy chcieli, nie zrobią korytarza życia na przykład dla karetki, która chciałaby tamtędy przejechać, ponieważ po prostu fizycznie tego zrobić się nie da. Także w związku z tym w tym takim bardzo silnej presji, żeby uspokoić, czyli wyeliminować ruch, no to dochodzimy do takiej sytuacji, w której zaczyna być zagrożone bezpieczeństwo. Czyli rozumiem, że musimy na tyle poprawić przejezdność poznańskich ulic, żeby tylko i wyłącznie pozwolić karetkom dojechać bezpiecznie do każdego miejsca. Myślę, że z tym zgodzi się każdy poznaniak. Ale już tak na przykład jest, tak? Kwestią sporną będzie to, ile miejsc parkingowych powinniśmy zostawić w centrum, czy na przykład
przykład na tych starszych dzielnicach? I to jest, myślę, że też bardzo istotne pytanie. Jeżeli chodzi o... Oczywiście to jest kilka kwestii, ponieważ jeżeli całkowicie wyeliminujemy, czy jeszcze jakbyśmy wprowadzili tam strefę tak zwanego czystego powietrza restrykcyjną, to nagle okaże się, że do tych wszystkich kłopotów, którzy mieli handlowcy czy właściciele punktów usługowych w centrum miasta, dojdzie jeszcze to, że praktycznie jeszcze racje bytu będą miały restauracje najczęściej, najlepiej jeszcze z wyszynkiem alkoholu. Natomiast już punkty z tym, że usługowe, tutaj trzymajmy się faktów, bo na razie jeżeli chodzi o strefę czystego transportu, no to takich pomysłów dla Poznania nie ma. Ja wiem, no dlatego uważam, że nie należy rozwijać tego elementu wygaszania ruchu samochodowego. Natomiast to, co uważam za konieczne, no to przyjrzenie się, w których ewentualnych punktach moglibyśmy stworzyć parkingi, również parkingi wielopoziomowe, które spowodują, że jednak dojazd do centrum miasta będzie możliwy i będzie z niego możliwy również wyjazd. No, wtedy jest szansa, że jednak nie wyniszczymy do końca usług i handlu w centrum miasta. Tutaj postawimy sobie już ostatni przecinek w tej rozmowie. Za moment wrócimy do tematów związanych z edukacją, a więc do tych, które najpewniej Was, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, najbardziej interesują. Zostańcie z nami. Tu nieustająco magazyn reporterów.
Ostatnie kilka minut naszego programu, w którym, przypomnę, zaczynamy dzisiaj cykl, w którym będziemy rozmawiali ze wszystkimi kandydującymi na urząd prezydenta Poznania. Naszym pierwszym gościem jest Zbigniew Czerwiński, kandydat Szerokiej Koalicji Prawicowej. Jedna z słuchaczek zapytała, napisała do mnie chyba czując intencje kolejnej części ostatniej już naszego wywiadu. No właśnie, co dla studentów? To jest pytanie, z którym pewnie każdy tutaj przychodzący będzie musiał się zmierzyć, no bo w końcu Radio Afera to radio studenckie. Panie Zbigniewie, przekazuję pytanie. Halo, halo, czy się słyszymy? O, chyba teraz będziemy się słyszeli. Halo, halo, panie Zbigniewie? Tak, tak, jestem. Okej, świetnie. Wracam do pytania zadanego przez naszą słuchaczkę. Co dla studentów? To tylko jeszcze krótka uwaga przedtem. Wydajemy 1/3 budżetu na oświatę, a jakby jesteśmy w połowie wśród miast wojewódzkich, w związku z tym chcemy podciągnąć poziom nauczania, zwłaszcza matematyki i polskiego. No rzeczywiście to jest potężny problem. Ja odsyłam też do naszych serwisów informacyjnych. Tam między innymi relacjonowaliśmy konferencję właśnie pana, panie Zbigniewie, w odniesieniu też do poziomu naszych liceów, chociażby szkoły tak. Średnie są daleko poza czołową dwudziestką. Nie podciągniemy szkół średnich, jeżeli nie podciągniemy podstawówek. Także w związku z tym no to jest pierwszy element, a jeżeli nie będziemy mieli wysokiego poziomu nauczania matematyki, będziemy przegrywali na takich kierunkach, które wymagają dobrego posługiwania się wiedzą taką jak chociażby w informatyce, automatyce, czy we wszystkich politechnicznych, czy ekonomicznych kierunkach. Czyli to jest, natomiast jeżeli chodzi o studentów, to jakby tym, którzy zamierzają być studentami, no chcemy doprowadzić do tego, żeby było im łatwiej. Czyli mówiąc krótko, żeby poziom nauczania matematyki w szkołach poznańskich jakby w ciągu 5 lat przeszedł do 1/5, czyli z 2/5 na końcu, czyli 9/10, żebyśmy przemaszerowali przynajmniej do poziomu 1/5. To znaczy, że nasz dystans na przykład do Krakowa czy Wrocławia się znacząco skróci. To jest jedna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o studentów, no to właśnie chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby więcej osób, bo w tej chwili ponad połowa absolwentów, którzy nie są z Poznania, wybiera inne kierunki. Czasami wracają do swoich miejsc zamieszkania, ale czasami też jadą do innych ośrodków akademickich, które z nami wygrywają. Także i to jest oczywiście strata, ponieważ populacja Poznania się starzeje, a zależałoby nam na tym, żeby Poznań się rozwijał, a żeby się rozwijał, musi być młody. W związku z tym jeszcze raz, mieszkania, no oczywiście można sobie wyobrazić jako zachętę jakiś program stypendialny i o tym także myślimy dla najlepszych absolwentów kierunków deficytowych, a z drugiej strony także to, co się już w jakimś stopniu zaczęło, to, bo mamy chociażby problemy w naszych ośrodkach z kadrą medyczną, a teraz na szczęście się pojawiło trochę więcej możliwości, bo niektóre uczelnie zaczynają wchodzić w kształcenie lekarzy. I wbrew opowieściom, jeżeli ci lekarze będą szkoleni tak, jak są przymiarki w szpitalach wojewódzkich, to nie sądzę, żeby poziom tej nauczania tego praktycznego był gorszy niż na klinicznych, ponieważ często szpitale wojewódzkie są tymi, gdzie się dzieje najwięcej, bo to są te szpitale, gdzie trafiają właśnie ludzie chociażby z narządami, z urazami wielonarządowymi. Czyli tam można, mówiąc krótko, nagle znaleźć się na głównym polu walki. W związku z tym zależy nam na tym, żeby studenci zostawali. Żeby zostawali, musimy zwiększyć ofertę mieszkań, które spowodują, że człowiek po studiach uzna, że to może być fajne miejsce. A druga rzecz to oczywiście kultura. I tutaj mamy trochę poważnych problemów, ponieważ jeżeli chodzi o wynagrodzenia w placówkach kultury, które należą do miasta, to powiem jedną anegdotę. Muzeum Archeologiczne zostało w 2023 roku przejęte przez samorząd województwa, czyli i
pan wiceprezydent Solarski, żegnając pracowników muzeum, mówi: jednego możecie być pewni. Tak źle finansowo jak w mieście Poznań nigdzie nie będziecie mieli. I teraz trudno motywować pracowników instytucji kultury, jeżeli płaci im się najgorzej w województwie. W związku z tym to zamierzam w sposób znaczący zmienić. Jest instytucja, która ma niezły europejski poziom, to jest Filharmonia Poznańska. Mamy zupełnie przyzwoite, ale w kiepskiej bazie lokalowej teatr muzyczny. Musimy tak kończyć. I tak naprawdę, czyli oferta kulturalna, mieszkania i system stypendialny dla studentów. Niech to będzie puenta. Zbigniew Czerwiński, kandydat m.in. Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, na fotel prezydenta Poznania, wszystkich środowisk prawicowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. My również dziękujemy. Alicja Miszczak realizowała program. Za jakość transmisji wideo odpowiedzialny był Mikołaj Pluciński. My przygotowaliśmy ten program wspólnie z Adamem Kaźmierczakiem. Szymon Majchrzak, do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Dzisiaj Karpaty są ściekiem komunikacyjnym. Słuchamy i chcemy być wysłuchani. Budynek stoi tylko i wyłącznie na słowo honoru. Magazyn reporterów Radio Afera. Jeszcze dzisiaj zaapelujemy do wszystkich dyrektorów, żeby zamknąć szkoły, przedszkola. W każdy poniedziałek o 20:00.